Witam serdecznie, jestem Lucjan Igras, zapraszam do mojej czarnej perły. Wsiadając do takiej ciężarówki ma się cel podróży, gdy się wyjeżdża w drogę. Mapa piratów wyznaczała cel podróży, by dotrzeć do ukrytego skarbu. Moim celem podróży jest dowieść ładunek. I ja na swojej czarnej perle jestem tutaj kapitanem i sterem. Z urządzeniem nie dzwonu okrętowego, ale dzwonu samochodowego. Każda kabina, przynajmniej przeze mnie stworzona, ma duszę, ma to ciepło wyniesione z domu. Jest lodówką, w której z domu zabiera się domowe rzeczy, gdzie żona przygotuje i wtedy już jest fantastycznie. Nazywam się Igras Lucjan. To jest moje logo. Pierwszą część Piratów z Karaibów się oglądała. No to wtedy no jest ogólny. Jakby to można było zrobić, jakby to zagrało, jakby to trzeba było, żeby zrobić, widzieć to w całości, zamknąć to wszystko, nie? Żeby to miało sens, smak i to, żeby to się wszystko nie gryzło, żeby to zagrało wszystko. To jest takie ważne. No, w tej swojej kochanej miejscowości, co tutaj mieszkam, gdy się zacząłem bawić z ciężarówkami, byłem negatywnie postrzegany jako człowiek, który coś chce zrobić, a nie do końca wiedzieli co. W momencie, gdy się pojawiły komentarze w gazetach, wszystko się zmieniło. Jestem stąd człowiek, ich człowiek. Myślę, że sposób i pomysły, które się rodziły w mojej głowie szalonej, odzwierciedlają to, co jest tu razem zgromadzone. To jest można powiedzieć, zabawa. No, no ale cóż, bez takich ludzi byłby taki matowy świat. Do zobaczenia na szlaku. Ahoj!